Wolność jest dla mnie warunkiem, bym mogła czuć się bezpieczna i szczęśliwa. To możliwość spełniania się w czymś, co kochasz. To jest spełnianie się w tym, co robisz i w czym czujesz, że żyjesz. Możliwość tworzenia, wyrażania siebie oraz własnego zdania, zgodnie z własną wolą. Wolność jest dla mnie super. W wieku 40 lat zaczęłam się uczyć. Zdobyłam 2 zawody. Teraz jestem w trakcie uczenia się do 3. A myślę jeszcze o 4. Wolność to spełnienie się. Kiedy słyszę słowo patriota, moim pierwszym skojarzeniem jest mój tata, który moim zdaniem jest bardzo dobrym patriotą i zawsze stara się wychować nas na dobrych właśnie patriotów. Ostatnio próbuję zastosować w domu taki pewien trik edukacyjny. Postanowił, że co jakiś czas będzie zmienił hasło na Wi-Fi, a hasłem będą znane wydarzenia z historii Polski, znane daty. I będzie nam dawał trochę wskazówek, trochę podpowiedzi, gdzie szukać, a sami mamy do tego dojść, co to jest za data i przy okazji trochę się nauczyć. Czy możesz zrezygnować z kierunku studiów, który podjęłaś? Tak, mogę. A czy mogłabyś na przykład zrezygnować ze swojej narodowości? Tylko poprzez ignorancję, ale to zakładałoby nieprzyznawanie się do jakiejś części mnie. Czyli czegoś, co cię stworzyło? Tak. Ale gdybyś zrezygnowała ze studiów, to nie wzięłabyś na siebie konsekwencji swojego wyboru. Chyba, że zaakceptowałabym to konsekwencje. Okej, czyli wolność jest tylko wtedy, jeżeli konsekwentnie akceptujemy przyszłość i przeszłość, bo inaczej stanie się ona tylko ucieczką. Tak. W ostatnich latach rozszerza się taka moda na niemówienie o patriotyzmie. Mnie to bardzo przeszkadza i szczególnie niektóre wypowiedzi tego typu, że polskość to nienormalność. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Czym twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Taniec jest dla mnie wolnością. Wolność to przede wszystkim prawo do bycia sobą. Jedyne, czego oczekuję od wolnego kraju, to akceptacji i szacunku. Wolność jest dla mnie wyrażaniem własnego zdania i byciem sobą. Wolność jest to świadomość i czyste sumienie. Wolność jest dla mnie tym, że mogę mówić to, co myślę. Wolność to dla mnie klucz do wszystkiego. Nie wiem. Wolność. Patriotyzm. Braterstwo. Poświęcenie. Żołnierz. Odwaga. Waleczność. Powstanie. Ojczyzna. Jak grają hymn państwowy, to
to ja za każdym razem, no nie mogę usiedzieć na krzesełku, wstaję na baczność. I to samo mówię moim dzieciom, żeby o tym myśleli, bo to jednak jest taki po prostu akcent patriotyczny. A po co jest wojsko? Wojsko dlatego... Po to, żeby chronić kraj. Żeby chronić kraj, oczywiście, jak powiedział mój kolega Adam Sato. I jak jeden prezydent wykra, to potem będzie... To później trzeba się uczyć tego języka, co każe. No. Znaczy obojętnie, jak to, kto nas zaatakuje, na przykład Francja, Austria, Niemcy, Rosja. I różnie, Ruscy. Europa. No nie zależy, kto nas zaatakuje, nieważne. No ale na szczęście mamy różne pojazdy i różne broń, jak? Helikoptery, czołgi. A wiesz jakie wojsko albo jaki kraj nam to dał? Albo czy w ogóle dał? Wiesz to? A prezydent to pewnie stworzył. Nie. To kto stworzył? Mi niektórzy mówili, że Ameryka. Ameryka, wojsko Ameryki. Fajnie. No. Wycofujemy się! Czym jest dla mnie wolność w naszym pięknym, niepodległym kraju? Tak naprawdę możliwością dokonywania wszelkich wyborów, które ja chcę zrobić. Dzisiaj jestem nauczycielem, jutro być może będę prawnikiem. Mogę uczyć się, mogę rozwijać swoje pasje, swoje umiejętności. Najważniejsze jest to, że moje dzieci też mają przed sobą fantastyczną, piękną przyszłość. Mam nadzieję, że tak będzie do końca świata i może jeszcze jeden dzień dłużej. Niepodległość to jest dla mnie takie coś, że nie jest się podległym czyjejś woli, robi się to, co samemu się uważa. Nie robi się, nie trzeba robić tego, co ktoś ci każe. Czy chcielibyśmy żyć w niepodległym kraju? Jakie to są kraje? Związek Sowiecki jest krajem niepodległym. Chiny Ludowe to kraj niepodległy. Korea Północna też. Ale nie chcielibyśmy tam mieszkać, bo to są kraje niewolników. Cóż, jedyna rzecz, która warunkuje niepodległość, to budowane wartości, chrześcijańskie wartości. Jak nie ma niepodległości, to nie można zapalać świateł, ani gotować w piekarnikach, ani otwierać lodówki, ani pisać SMS-ów, ani zapalać świateł, bo mogą zauważyć wojska wroga, chyba że jest się w jakimś zamkniętym, bez okien pomieszczeniu i nie wolno chodzić do szkoły. A ja nie lubię chodzić do szkoły. Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę tak mam, tak bardzo wierzę i świętość naszej niesprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba ci się taki jak ja. Serce mam w piersi, rozkołatane serce mi dziś tak cud nie gra. Dobrze mieć sena w ręku i śmiać się, śmieć prosto twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za świat, za honor nasz.
nieżyjący mój ojciec zawsze mi powtarzał jedną rzecz. Synu, słowo i honor ważniejsze niż wszelkie pieniądze. I dewizą bycia w służbie ojczyzny to przede wszystkim żyć honorem i dotrzymywać słowa. Polska. Tożsamość. Naród. Flaga. Mazurek. Ciastko. Kremówka. Wojtyła. Kraków. Smok. Węgiel. Śląsk. Taniec. Wolność. Niepodległość. Polska. Alia, czym jest dla Ciebie niepodległość? Dla mnie niepodległość to jest wtedy, kiedy możemy mówić o swoim języku i wtedy, kiedy jest wolność u nas. Oliwia, a dla Ciebie czym jest niepodległość? Tym, że możemy podróżować po Europie. Mam w tej chwili prawie 100 lat, czyli tyle, ile liczył Polska Niepodległa od roku 1918. Dla mnie niepodległość, ponieważ wychowywałem się w Polsce niepodległej, była sprawą oczywistą, dlatego zdecydowałem się w chwilę, gdy straciliśmy niepodległość podczas wojny ostatniej, zdecydowałem się wstąpić w szeregi cichociemnych, żeby tą niepodległość możliwie szybko i skutecznie odzyskać. Nieznajomość historii utrudnia zrozumienie aktualnych i przyszłych wydarzeń. Niepodległość to zaprzeczenie podległości, czegoś złego, niewolnictwo. Niepodległość to niezawisłość, niezależność, wolność. Niepodległość jest jak powietrze. Żyjemy dzięki powietrzu. Żyjemy też dzięki niepodległości. Wierzę i liczę, że ani ja, ani moje dzieci nigdy nie doznają braku tej niepodległości. Niepodległość nikomu nie przychodzi łatwo, nikomu niepodległości nie daje. Niepodległość musi być wywalczona, ale przez kogo? No przez jakiś zespół ludzi, przez jakiś zespół rodzin zgromadzonych wokół jednej idei. Ideę należy bronić, a to jest równoznaczne z niepodległością. Ludzie, wolność to dla mnie, kiedy mam prawo do własnego zadania i kiedy nikt mi za to nic złego nie zrobi. A niepodległość to, kiedy nasze państwo nie zajmuje żadne inne państwo i nim nie rządzi. Dziękuję.